trzy wielkie beczki na wino. Dość taki nietypowy ładunek, nie? Szkoda, że puste. Byłoby co pić. No. Przyjechałem o 8:30, ale się okazuje, że właściciel wróci. Będzie tutaj dostępny o 10:00, więc półtorej godziny stania i czekania. Ale tak to bywa, nie zawsze. Jak się przyjedzie, to się od razu rozładowywuje. No fajne takie beczuszki, nie? . 15, 20 i 30 hektolitrów. Fajne, nie? A tak w okazałości wygląda Fiat Ducato. Będzie pan rozładowywał. Pewnie nie będzie chciał, żebym to nagrywał. Lecę sobie beczuszki. Rzuca autem. Taka ładna beczuszka. I tu jest ta średnia beczka została 20.